udała się akcja, przywieźliśmy pianino, rozmawialiśmy o najbliższych wydarzeniach, o koncercie Kevina Harrisa, który już za moment, raptem 3 tygodnie z drobnym okładem, Kevin Harris zagra na tym pianinie i pokaże z pewnością jego możliwości. Akcja, która zakończyła się sukcesem, został zakupiony instrument za nieduże pieniądze, instrument trwały, wartościowy, to jest Yamaha, która wytrzymuje dobrze jej codzienne użytkowanie, a jednocześnie służy jako profesjonalny instrument na koncerty. I takie działanie jest na kilku poziomach bardzo cenne, bo jednocześnie uruchamia tą akcję społeczną, jednocześnie wspiera lokalną społeczność, lokalny dom kultury i poszerza możliwość oddziaływania z koncertami na żywo dla profesjonalnych zespołów właśnie w takich miejscach jak Sejny. Chcieliśmy przede wszystkim chyba podziękować darczyńcom, że udało się wreszcie i pianino trafiło do Ośrodka Kultury w Sejnach. Pianino. Do Sejn trafiło 88 klawiszy. Teraz przygotowujemy tablicę stosowną, na której się pojawią wszystkie osoby, które adoptowały klawisze i będzie służyło. Mam nadzieję, że od jesieni zaczną się lekcje, a na pewno w sierpniu na tym pianinie zagra Kevin Harris. 100 lat, 100 lat, niech nie żyją nam.